Ja nazywam się Agnieszka Burzyńska, to jest program Fakt Opinie. Moim Państwa gościem jest dzisiaj Ewa Kopacz, była premier, wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej. Jeszcze raz dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynam od tego, co działo się w nocy. Wstrzymaliście się przy głosowaniu emerytur dla matek 4+, czyli dla matek więcej niż czworga dzieci. Dlaczego nie chcecie pomóc tym kobietom, które naprawdę poświęciły całe swoje życie na wychowanie dzieci? I nie miały żadnego innego dochodu. To czas na pytanie, czy zna pani też kobiety, które pracowały, odkładały na swoją emeryturę i wychowywały czwórkę i więcej dzieci. Poświęcały się więc i pracowały zdecydowanie więcej, czyli powiedziałabym dwa razy więcej. Więc jeśli dzisiaj chcemy uhonorować te panie, które rzeczywiście nie przy ósemce dzieci to już naprawdę jest trudno, tak? Rozumiem, ale znam takie matki. Przy czwórce też jest bardzo trudno. Ale znam takie matki, naprawdę. Moja bratowa wychowała czwórkę dzieci, pracowała i jednocześnie odkłada sobie na emeryturę, jest nadal bardzo szczęśliwą matką i nadal zawodowo pracuje. Ale wracając do tego pani pytania, dlaczego my nie chcemy lub mamy jakąś tam inną wolę niż ci, którzy dzisiaj po nocy, bo około drugiej w nocy tego rodzaju rzeczy głosują. Chcę powiedzieć, że to jest takie swoiste oszukiwanie tych kobiet, które dzisiaj mogą liczyć na to, że dostaną minimalną emeryturę. Oczywiście, no około 1000 zł. No tak, czyli minimalną emeryturę dostaną za to, że wychowywały dzieci. Oczywiście jest limit, tam około 8 lat, które musiałyby przepracować, ale chcę pani powiedzieć, że nikt głośno o tym nie mówi, szczególnie rządzący, że to świadczenie będzie uznaniowe. Czyli to nie będzie tak, jak obowiązująca w tej chwili wypłacana z ZUS-u emerytura, ale będzie to decyzją tak, jak kiedyś ja jako premier miałam prawo do uznania komuś tak zwanej renty socjalnej i wtedy, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, przyznawałam lub też nie. Teraz będzie to prezes ZUS-u, który będzie uznaniowo decydował, która z tych kobiet może dostać tą emeryturę. Ja się boję jednej tylko i wyłącznie rzeczy. No może będzie wiedział, że trzeba wszystkim, no będzie może tak? Wiedział, która jest zwolennikiem jedynej słusznej partii, która rządzi. Więc to nie o to chodzi. Albo dzisiaj kobiety traktujemy jako osoby, które rzeczywiście wkładają olbrzymi wysiłek w prowadzenie domu, wychowanie dzieci, tak? I jeszcze stać je na to, że pracują, odkładają swoje pieniądze na to, żeby w przyszłości mieć swoją wypracowaną emeryturę. I co ciekawe, gros tych, które pracowały i wychowywały dzieci, też dostanie prawie że tą minimalną. No tak. Emerytury niestety są takiej wysokości, że moja te, które prognoza przyszła na 700 zł. No to jeżeli gratuluję. Będę pracować do 60. Niech się pani pospieszy, bo to może uznaniowo roku życia, pani bo to coś wtedy było stare. Może coś uznaniowo dołożę. Teraz taśmy z Jarosławem Kaczyńskim. Bomba czy kapiszon? Wracając jeszcze, ostatnie zdanie w tamtej sprawie. Chcę powiedzieć tylko jedną rzecz. Uważamy, że nie należy dzielić kobiet i należy uszanować również te kobiety, które pracowały i odkładały i wychowywały dzieci, również czyli powyżej 4. Czyli podwyższyć emeryturę. Nie, dać dodatek. Tak? Jeśli dzisiaj się tak chętnie honoruje te, które nie odłożyły swoich pieniędzy, to wydaje mi się, że te drugie też powinny być uhonorowane i uwzględnić również ojców. To jak powinien wyglądać ten dodatek? My chcieliśmy początkowo, myśleliśmy o podwójnym dodatku pielęgnacyjnym, czyli w wysokości 480 zł, ale nie mamy z tym już problemu, ponieważ jak pani wie, rządzący wszystkie dobre propozycje i poprawki odrzucają. Oni mają swój czyli pomysł dla tych, i są jak którzy, maszynka. Dla tych matek, które pracowały 480... Nie, no to miało być powyżej 500 zł, czyli gdyby się okazało, że gdyby nasza poprawka przeszła, to rzeczywiście by tak było, czyli byłoby sprawiedliwe. Doceniamy jedne kobiety, ale doceniamy również te, które wzięły sprawy swojej emerytury w swoje ręce i wychowywały również dzieci. No to teraz taśmy z nagranym Jarosławem Kaczyńskim. Nie, już koniec, już dobrze. Koniec, bo aż tyle czasu to my nie mamy. Bomba czy kapiszon? Ocenią to oczywiście wyborcy. Wszyscy ci, którzy dzisiaj się w jakiś sposób ekscytują zapisami w Gazecie Wyborczej, powinni stwierdzić jedną rzecz, że tak naprawdę my znamy pana Kaczyńskiego jako takiego minimalistę, który, jak pani wie, nie wyjeżdża na wczasy, nie ma konta, nie ma samochodu, nie ma szafy z garniturami. Wręcz niektórzy mówią o nim, że jest abnegatem. I nagle okazuje się, że poznajemy zupełnie nową twarz pana Kaczyńskiego. Tego sprytnego, tego biegle
obracającego się w świecie biznesu, obracającymi pieniędzmi nie miliona, ale miliardów, więc w związku z tym... Miliarda 300 milionów. No to już jest ponad 1 miliard, więc ponad. Można tak powiedzieć, jest to uprawnione. Więc znamy, poznajemy drugą twarz tego człowieka. Mało tego, ci, którzy dzisiaj rządzą i twierdzą, że to jest tylko kapiszon i mówią, ależ to jest laurka, to się pewnie będzie wśród wyborców, przyszłych wyborców w nadchodzących wyborach, rodzić jedno pytanie. Skoro to była taka laurka i skoro można było jeszcze bardziej podnieść rangę tego, który stoi na czele tego państwa, mówię naczelnika państwa pod tytułem Kaczyński, więc to dlaczego to tak ukrywano? No, skoro to takie dobre, skoro to takie świetne, podnoszące jego To znaczy już rządzący dzisiaj nie mówią, że to był taki kapiszon. Już tam są oświadczenia, to już próba obśmiania tego raczej nie wyszła. Ale ja chcę zapytać, bo najbardziej przejęli się tymi taśmami pani koledzy z Platformy Obywatelskiej, którzy popędzili do prokuratury i złożyli na Jarosława Kaczyńskiego doniesienie do prokuratury. Tylko czy to nie jest przesada? Wszyscy się powinni tym przejąć. Naprawdę. Pamięta pani, kiedy w obiegu społecznym krążyła wymyślona oczywiście historia, która miała uderzyć w Platformę Obywatelską, kiedy mówiło się, że sądy to są te instytucje, które są na telefon Platformy Obywatelskiej. Tak? Mówimy o tej prowokacji, o tym sędziu, który odebrał ten telefon. Dzisiaj mamy... banki na telefon. Mamy prezesa banku, który odwiedza pana prezesa Kaczyńskiego w siedzibie partii. W samych jeszcze odwiedzinach nie ma kredytu, nic się nie znaczy, nie ma przestępstwa, tak? Bo w tym jest problem, że ja nie widzę, bo jest doniesienie do prokuratury, a ja nie widzę tego przestępstwa. A pani się nie czuje zniesmaczona, czytając ale to wszystko? Ale to jest co innego. Nie ale ma to... pani wrażenia, że ale... wreszcie ktoś przez te pani wszystkie premier, lata... Ale zniesmaczenie to jest zupełnie coś innego. Zgadza się. A o tym, czy to będzie przestępstwo, czy nie, decyduje wtedy prokuratura lub albo powinien o tym zdecydować sąd. Ja jestem zwolennikiem i moi koledzy również, że po to wnoszą sprawę do prokuratury, żeby prokuratura się nad tym pochyliła, a jeśli będzie taka potrzeba, żeby sąd zdecydował, czy tam było przestępstwo, czy też nie. A wie pani, gdzie jest ta działka Srebrna 16? Kojarzy pani? Nie kojarzę, ale wiem, na że w Warszawie. Ale na zdjęciach tak. Bo wie pani, bo wokół tej lokalizacji, jak grzyby po deszczu, tu wyrastają wieżowce i to naprawdę nie wieżowce tam 50-metrowe, 60, tylko takie ponad 200-metrowe. A tutaj jest zgoda tylko do 30 metrów. I to pachnie taką złośliwością urzędników miasta, że dlatego, że to ma budować Srebrna, czy też jakaś spółka związana ze Srebrną i z PiS-em, no to my mówimy nie i jeszcze raz nie. Wie pani, ja myślę, że jeśli jest plan zagospodarowania przestrzennego, jeśli się przestrzega prawa, a tego prawa przestrzegała niewątpliwie w tej kwestii poprzedniczka Rafała Trzaskowskiego i obecnie Rafał Trzaskowski i myślę, że między innymi z tego powodu miała taki przypuszczony na siebie atak. I Rafał Trzaskowski, którego nie udało się pokonać w tych wyborach samorządowych, który bardzo będzie przestrzegał tego prawa i nawet nie pomoże to, że ci, którzy zdecydowali, że budynek, który obecnie tam stoi, który jest wynajmowany, nie został uznany jako niezabytkowy. Przedziwna rzecz, że osoba, która o tym zdecydowała, to jest ta sama osoba, która jest konserwatorem, która zdecydowała, że na placu, gdzie stoi teraz pomnik Lecha Kaczyńskiego, może ten pomnik mimo wszystko postawić. Więc generalnie, jeśli ktoś będzie uważał, że to jest tylko i wyłącznie fart, to ja powiem... Wie pani, do fartu trzeba dwóch rzeczy, które muszą się ze sobą spotkać. Mianowicie okazja, no i przygotowanie do tego. Ale, okazją byłoby to, gdyby oczywiście nie rozumiem, prezydent... Co pani... Chcę powiedzieć, jakby co pani chce pokazać. Chcę pokazać, że to nie jest tylko i wyłącznie skorzystanie w świetle prawa z tego, że można tam postawić sobie wieżowiec i robić na tym biznes. I nie można tego nazwać, gdyby ktokolwiek chciał to nazwać jako fart. No, jest taka okazja, ktoś padł na taki pomysł. Proszę bardzo, jest to zgodne z prawem, można to robić. Tak? Więc chcę pani powiedzieć, że to rzeczywiście nie będzie można nazwać, gdyby to wpadło rządzącym do głowy, że
żeby nazwać to fartem, więc nie będzie to, to fart. Przygotowywali się do tego. Mało tego, jak pani wie, to są ludzie, którzy bardzo dokładnie liczyli, mieli kilka spotkań, robili to w tajemnicy, wręcz wstydzili się tego, albo może nie wstydzili się, bo to cynicznie sobie ułożyli w głowie, ale nie chcieli, żeby wyborcy się wiedzieli. O tym dowiedzieli, tak, to prawda. Bo przecież to by zburzyło ten wizerunek człowieka, którego nieomalże będą beatyfikować za życia, więc w związku z tym nagle się okazuje, że ten święty wcale nie jest taki święty i ten taki minimalista wcale nie jest takim minimalistą i ten, którego słyszymy jako tego, który ukochał nas wszystkich wyborców, obywateli naszej ojczyzny, że tak naprawdę ukochał zupełnie coś innego. Ostatnie pytanie w tej kwestii. Na dzisiejszym nagraniu ujawnionym przez Gazetę Wyborczą, najnowszą dzisiejszą, słuchajcie, jak prezes mówi, że politycy Platformy Obywatelskiej, w tym Marcin Kierwiński, mówili mu, tego nie postawicie. No to jednak coś pachnie tą czystą polityką. A on się tak naprawdę uparł, powiedział, mimo że politycy to mówili, to ja tu wbrew temu, co mówi prawo o zagospodarowaniu przestrzennym, niezależnie od tego, co mają politycy, ja tu jednak mimo wszystko postawię, tak? Jest taka gierka. No więc gwarantuję panie, że ta gierka ma prowadzić tylko do jednego. Mianowicie do tego, żeby tą inwestycję zrealizować za wszelką cenę. No niestety przegrana w Warszawie trochę pokrzyżowała plany w sposób zdecydowany i niezależnie od tego to będzie instrument do tego, żeby utrzymać przy sobie tych akolitów, który no może z woli wyborców, którzy nie wybiorą tych samych, co dzisiaj rządzą, trzeba będzie jakoś przy sobie utrzymać. Władza i pieniądze to są te dwie rzeczy, które kierowały tymi, którzy tą inwestycję chcieli rozkręcać. To teraz będzie o przewodniczącym Platformy. Mówiłem, dobrze, że nie będzie ślepej zemsty, ale to nie znaczy, że nie będzie nic, ogłosił przewodniczący Grzegorz Schetyna. To co, będzie zemsta świadoma? Nie, będzie po prostu rzetelna ocena sytuacji i wskazanie tych, którzy rzeczywiście zasłużyli sobie na to, że dzisiaj funkcjonuje, ale to bardzo mocno funkcjonuje, w przestrzeni publicznej mowa nienawiści. I proszę mi wierzyć, że ten ekumeniczny ton, który w tej chwili dominuje, jest tylko i wyłącznie czymś, co było deklarowane w poprzednim tygodniu. Chcę pani powiedzieć, że wczoraj na sali, kiedy wyszła na mównicę jedna z naszych posłów, zachowanie posłów Prawa i Sprawiedliwości było skandaliczne. No co takiego więc robili? No, krzyczeli bardzo brzydkie rzeczy. No to co krzyczeli? No, jak pani wie, w tej chwili nie można powiedzieć jakiegokolwiek słowa. Herbata, woda czy naftalina, żeby to nie było uznane jako mowa nienawiści. Więc ja jestem bardzo oględna w tych swoich wypowiedziach. No ja chcę usłyszeć, co krzyczeli. A to proszę ich zapytać. No, to przyjdą pewnie do pani do programu. To się może. Będą mieli na tyle cywilnej odwagi, żeby się przyznać do tego, co krzyczeli. Ale skąd w ogóle to przekonanie, że Platforma idzie po władzę, że w ogóle ta władza jest jakaś na wyciągnięcie ręki. No bo w tych słowach jest to, my będziemy rozliczać, tak? Jak my zmienimy rządy. Co ma pani powiedzieć, jak my? I jeśli wygramy, a zrobimy wszystko, żeby rzeczywiście te wybory wygrać. Ale na razie sondaże są fatalne. Wie pani co, ja mam wrażenie, że ci, którzy dzisiaj próbują być takimi symetrystami, to za chwilę będą po wyborach, jeśli PiS wygra, znowu narzekać, że znowu PiS doszedł do władzy. Ja chcę, żebyśmy my wszyscy bardzo dokładnie i rzetelnie ocenili realność tej sytuacji. Przesada w życiu w różnych obszarach jest szkodliwa, więc myślę, że nie, ale pani, mocniej trzeba stąpać premier... po ziemi w sensie oceny tego, bo właśnie... jeśli dzisiaj po tej samej stronie i stawia się znak równości między tymi, którzy mówili o nas zdradzieckie mordy, ubeckie wdowy, złodzieje, komuniści i tak dalej. Można by było tu wyliczać i między ale słowami, na które razie padają. Nikt tutaj nie postawił chcę zapytać pani premier, że jak to jest, że skoro PiS ma najgorszy miesiąc w historii swoich rządów, ten styczeń jest dla nich fatalny, potykają się o własne nogi, o afery, o wszystko. Rzeczywiście, codziennie jest coś nowego. Myśleliśmy w poniedziałek, że Misiewicz w areszcie, to już będzie największa informacja. To jak to jest, że Platformie spada w sondażach? Średnia sondaży za styczeń jest ponad minus 2 punkty procentowe. Znaczy ostatnie sondaże, które ja widziałam, to jest 4 punkty procentowe różnicy między... Ja mówię o średniej, bo to jest zawsze najlepiej patrzeć. A ja mówię o ostatnich sondażach, bo wiadomo, że rzeczą pani jest doświadczonym dziennikarzem i wiem, że pani to dokładnie rozumie. Próbuje mnie pani teraz sprowokować, ale chodzi o to, że tego rodzaju historie się odkładają w czasie. To nie jest tak, że jednego dnia Gazeta
napisze, że pan Misiewicz, złote dziecko PiSu, który pod okiem pana Macierewicza robił różne brzydkie rzeczy. Nie, tylko od jakiegoś czasu PiS się potykał własne nogi, potem, tak? To już od końcówki, więc, od właściwie ostatniego kwartału. Chcę powiedzieć, że presja ma sens. Przypomnę trochę strasznie dawne czasy. To jest wtedy, kiedy jeszcze dinozaury były, a ludzie nie mieli żadnych strzelb, nie mieli żadnej broni nowoczesnej, która pozwoliłaby ich zabić. Wie pan, co robili? Rzucali kamieniami w tego dinozaura. No. I wiadomo, że od jednego rzucenia tym kamieniem dinozaurami na pewno nie padł. Ale jeśli przez miesiąc, dwa miesiące rzucali tymi kamieniami, to go na tyle osłabili, że mogli go pokonać. Więc presja ma sens i dzisiaj każdego dnia i o każdej godzinie trzeba przypominać o tym, jak strasznie te taśmy, które się pokazały w Gazecie Wyborczej, zburzyły wizerunek tej oto partii i jej lidera, który ponoć miał wszystkich uszczęśliwić, a sam ascetyczne życie prowadzić. Zyskuje Robert Biedroń 10% w najnowszym sondażu dla Superekspresu. Strach jest. Nie, ja się na przykład nie boję. Wie pani, dlaczego mam się bać Roberta Biedronia? Robert Biedroń odbiera Platformie. Ja pani powiem taką rzecz. Dzisiaj Robert Biedroń jest tą osobą, która powinna trochę szerzej myśleć niż tylko o swojej karierze i o swoim przywództwie. Jeszcze nie wiem, jaką ma tą partię. Będzie pewnie to ogłaszał i to niebawem. Ale dzisiaj jest odpowiedzialność za kraj. I wszyscy ci, którzy stawiają przed przyszłością Polaków i przed tym, co się w naszym kraju będzie działo po tych wyborach, swoją karierę polityczną, to ja mówię, troszkę się opamiętajcie i przyjdźcie razem, jesteśmy w stanie to zmienić, czyli twórzmy szeroką koalicję. Wyjeżdża pani do Brukseli? Jeszcze nie było wyborów. No, ale jest podział jakby miejsc już wstępny. No i niestety jedynka jeszcze w Warszawie przypadła innemu byłemu premierowi. A to pani wie więcej niż ja. A nie, ja sądzę, że pani też wie. Nie, to znaczy, że pani wie więcej niż ja. Ja jeszcze nie miałam decydującej rozmowy. Włodzimierz Cimoszewicz podobno jest jedynką w Warszawie. No, na Pomorzu jest dosyć duży tłok. Czyli może jednak pora na starcie byłych pań premier w Małopolsce. Ewa Kopacz kontra Beata Szydło. Proszę. No. Ja przypomnę, że w ostatnich wyborach startowałam z Warszawy i mój wynik był najlepszy, jeśli chodzi o ludzi, którzy dostali się do tego parlamentu. No i chciałabym, no, myślę, czekam, że jeśli to jest wiadomość, która się potwierdzi, to chciałabym, żeby Grzegorz Schetyna odpowiedział na proste pytanie, dlaczego oto jego premier jest dopiero na drugim miejscu, tak? Jeśli jest to prawdą. A nie było tej propozycji z Małopolski? W związku z tym chciałabym, żebyśmy poczekali do momentu, kiedy te listy będą ustalone. Ja jestem osobą, która jeśli się zdecyduje, to na pewno na ten mandat będzie ciężko pracować. Jeśli się zdecyduje, jeśli będę po rozmowie z moim szefem partii, który mi zaproponuje taką, a nie inną pozycję. A jeśli pani zaproponuje Małopolskę, to? Ale dlaczego Małopolskę? Co ja mam wspólnego z Małopolską w tej chwili? No, Grzegorz Schetyna tam z Kielcami też miał niewiele wspólnego. No tak, tylko że wybory parlamentarne są zupełnie innego rodzaju. Grzegorz Schetyna jest osobą, która w polityce był ministrem w moim rządzie i pani dobrze o tym wie. I mam nadzieję, że Grzegorz Schetyna jest tą osobą, która bardzo dokładnie potrafi liczyć i wie, że potencjał polityków mierzy się ich wynikami wyborczymi z ostatnich wyborów. Więc w związku z tym to Platforma Obywatelska powinna stawiać się na tych kandydatów, którzy są w stanie jak najbardziej zoptymalizować wynik. Czyli Małopolsce mówi pani nie? Jak będę po rozmowie z Grzegorzem Schetyną, a pani mnie tu zaprosi, to powiem, jakie były propozycje, daję pani na to słowo honoru i powiem, gdzie Dobra. Odmówiłam, a co zaakceptowałam i myślę, to będzie bardziej wiarygodne. Szkoda życia na spekulacje, naprawdę. Dobra, dziękujemy bardzo. Nasz czas, no jak zwykle, zakończył się za szybko trochę. Moim państwa gościem była dzisiaj Ewa Kopacz, była premier, wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, życzę państwu miłego dnia. A my widzimy się za tydzień.